Case'a Edgewestrum 120. Wysokość tego ciągnika przy standardowym ogumieniu to mniej więcej 2,9 m. Waga to około 5,5 tony. Rozstaw osi w tym ciągniku to 2,49 m, czyli zaledwie o 15 cm mniej niż jego kuzyn z serii Maxu. Sercem tego ciągnika jest silnik 4,5 litra produkowany przez FPT, 120 koni mechanicznych nominalnie. Maksymalnie może być o 10 koni mechanicznych więcej. W codziennej pracy bardzo ważny jest dostęp do elementów obsługowych ciągnika. Zanieczyszczone chłodnice w ciągniku tej klasy mogą powodować zużycie paliwa większe nawet o 1,5 litra na godzinę, dlatego tak ważny jest łatwy dostęp do ich czyszczenia. Dla prawidłowej pracy ciągnika potrzebne jest również czyste powietrze, które się dostaje do komory spalania. Zapewnia to dwustopniowy filtr powietrza z wyrzutnikiem kurzu i filtrem wstępnym. Przedni podnośnik w ciągniku Case'a Edgewestrum może być zasilany z zaworów hydraulicznych z tyłu ciągnika lub zaworów międzyosiowych. W obu przypadkach udźwig podnośnika będzie dokładnie ten sam i wynosi on maksymalnie 2250 kg. Ta wersja jest zasilana z zaworów mechanicznych, więc sterowana jest dźwigniami w kabinie. Przy podłączeniu tuza do zawarów elektronicznych w tym miejscu będą przyciski służące do sterowania tym podnośnikiem. Tylny podnośnik w ciągniku Case'a Edgewestrum może udźwignąć 5,5 tony. Ponieważ jest to podnośnik elektronicznie sterowany, możemy przenieść więcej mocy na ziemię, co przełoży nam się na mniejsze zużycie paliwa na hektar. Na tylnym błotniku znajdują się przyciski sterujące tylnym podnośnikiem i wałkiem odbioru mocy. Ciągniki serii Vestrum wyposażone są standardowo w pompę hydrauliczną o zmiennym wydatku 80 lub 110 litrów na minutę. Pompa pracuje wtedy, kiedy jest na to zapotrzebowanie, co przekłada się nam na niższe zużycie paliwa. Kolejnym atutem tego ciągnika są jego tylne opony. Można tutaj zamontować maksymalnie koła o szerokości 600 mm o średnicy 38 cali. Kabina tego ciągnika to nowoczesna konstrukcja oparta na czterech słupkach. Drzwi otwierają się szeroko, wejście do kabiny jest bardzo komfortowe. Wnętrze kabiny jest bardzo przestronne. Jest to ciągnik mniejszej mocy, natomiast kabina jest z ciągnika dużo mocniejszego z serii Maxum, więc tutaj mamy do dyspozycji naprawdę dużą przestrzeń. We wnętrzu kabiny znajdziemy bardzo komfortowe siedzenie pasażera. Siedzenie operatora jest na poduszce pneumatycznej. Można je obrócić tak, aby bardziej komfortowo pracować z maszynami zaczepionymi z tyłu ciągnika. Ponieważ nie ma deski rozdzielczej, z przodu zostało wygospodarowane miejsce na schowek klimatyzowany. Na komfort pracy wpływa również to, co widzimy przed maską ciągnika. Dzięki nowemu umiejscowieniu wycieraczki oczyszcza ona dużo większą powierzchnię niż to miało miejsce wcześniej. Ciągnik nie ma standardowej deski rozdzielczej. Wszystkie wskaźniki znajdują się z prawej strony na słupku. Przekładnia ciągnika Case'a Edgewestrum umożliwia nam hamowanie bez używania sprzęgła. Wystarczy w trakcie jazdy nacisnąć hamulec, ciągnik nam się zatrzyma, po puszczeniu hamulca następuje dalsza jazda. Ciągnik wyposażony jest w amortyzowaną oś przednią, dzięki temu mamy większy komfort pracy. Przekładnia w ciągniku Vestrum umożliwia nam bardzo komfortową pracę. Jest to zasługą głównie tego, że jest tutaj podwójne sprzęgło. Biegi przełączane są w sposób płynny, bardzo szybki i bardzo cichy. Siedząc we wnętrzu kabiny praktycznie nie słychać tego, jak skrzynia biegów pracuje. Przy podłokietniku mamy multikontroler, możemy nim zwiększyć prędkość lub ją zmniejszyć. Zmiana kierunku jazdy może być realizowana również na multikontrolerze. Wystarczy wychylenie dźwigni do przodu i będziemy zwiększać prędkość. Maksymalne wychylenie znaczy maksymalną prędkość ciągnika. Automatycznie biegi się zmieniają i poruszamy się coraz szybciej.
Podsumowując, ciągnik Case IH Vestrum z przekładnią Active Drive 8 to maszyna, która jest przeznaczona dla klientów, którzy szukają czegoś więcej w ciągnikach niż tylko maszyny pociągowej. Jest to ciągnik, który jest wyposażony w najnowsze technologie. Silnik o pojemności 4,5 litra z dużym momentem obrotowym, z dodatkową mocą. Przekładnia w najnowszej technologii z podwójnym sprzęgłem, z trybami automatycznej jazdy. Kabina duża, przestronna, w której jest cicho, w związku z czym praca będzie bardzo komfortowa. Oświetlenie w technologii LED. Wszystkie elementy, które są w tym ciągniku, są na najwyższym poziomie, a już tak na dodatek jeszcze mamy podłokietnik z multikontrolerem, więc obsługa tego ciągnika jest dziecinnie prosta. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tym ciągnikiem, zapraszamy do kontaktu z naszą siecią dealerską. Mamy dostępnych kilkadziesiąt punktów sprzedaży na terenie całego kraju.